Tomasz Dasuj, witam Państwa, zapraszam na magazyn kolejowy Kolej Wizja. Jak Państwo widzą, dzisiaj z Hermanem Schmittendorfem, który wygląda troszeczkę jak taki typowy pracownik kolei. Może stary widzowie jeszcze pamiętają taki program z poprzednich lat, kiedy wspólnie z Tomkiem w podobny sposób jak dzisiaj byliśmy na dworcu w Poznaniu, kręciliśmy zajawkę, a ja nosiłem również taką błyszczącą kamizelkę operatora Arrivy. Wtedy byłem asystentem angielskiego jeszcze dyrektora Arrivy do spraw techniki w Europie i pomogłem wprowadzić osobowy kolejowy ruch Arrivy w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka Arriva została kupiona przez niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. No, ale ostatnio o Deutsche Bahn politycy mówią, a właściwie mówią o finansach Deutsche Bahn, gdyż spółka jest dość mocno zadłużona. Debatuje się w tej chwili możliwość sprzedaży właśnie Arrivy, ale być może również DB Schenker, a z DB Cargo również nie jest najlepiej. W Polsce, jak w wielu innych krajach Europy, wymienione spółki mają niemało zatrudnionych i z tego powodu liczymy na zainteresowanie naszych widzów informacjami na temat, co dalej z Deutsche Bahn. Dotarłem do przewodniczących rad pracowniczych całej Deutsche Bahn, jak i poszczególnych rad pracowniczych spółek DB Cargo oraz DB Sieć. No i porozmawiałem również z przewodniczącym Związku Zawodowego Maszynistów. Ale niech Państwo się nie martwią, w naszym programie nie zabraknie również jeżdżących pociągów. Zatem serdecznie zapraszamy! Rada pracownicza grupy Deutsche Bahn zaciągnęła hamulec awaryjny. W maju 2019 roku na 18 piętro wieżowca DB na Placu Pocztamskim w Berlinie zaprosiła dziennikarzy. Wyjaśniła im, czego przedstawiciele pracowników Deutsche Bahn oczekują od swojego pracodawcy, ale także od polityków. Przez 25 lat ograniczano liczebność załogi. W obu niemieckich kolejach, Deutsche Reichsbahn oraz Bundesbahn, w latach 90. ubiegłego stulecia pracowało 500 tysięcy osób. Teraz pozostało nas 220 tysięcy. Coraz bardziej widać, że bez energicznych działań nie stać nas na wykonywanie zadań, które nam stawia państwo, czyli właściciel. Potrzebujemy znacznie więcej pracowników. Ostatnio Deutsche Bahn zauważyła swój personalny problem. Przy ogromnym wysiłku marketingowym, m.in. za pomocą dużych billboardów na dworcach, operator szuka nowych pracowników. Początkowo motto kampanii brzmiało: to nie jest praca jak każda inna. W roku 2017 hasłem było: witamy, pasujesz do nas. Celem takich działań było przedstawienie pracodawcy, który jest dobry, ale niedoskonały. Dlatego na przykład informacje nie mogą ukrywać wad. Tym bardziej, jeśli i tak są one powszechnie znane. Ale w 2019 roku wszystkiego będzie jeszcze więcej, ogłosił w styczniu prezes Deutsche Bahn Lutz. Zatrudnimy nowych pracowników w rekordowej liczbie, około 22 tysięcy. Każdego miesiąca operator zaprasza na około 200 spotkań, na których zainteresowani mogą poznać Deutsche Bahn z bliska. Tytuły takie jak szybkie randki dla rezygnujących ze studiów lub dzień kariery pokazują. Wszyscy poszukujący pracy są dobrymi kandydatami. Na platformie pracy DB w internecie zatrudnienie znajdzie nawet leśniczy. Formalnie szuka się inspektora drzew w obszarze ochrony środowiska i przyrody, który będzie monitorował roślinność nasypową oraz przycinanie drzew i krzewów w obszarze nasypów kolejowych. Niedobór maszynistów również jest efektem manii oszczędzania skąpców z kierownictwa Deutsche Bahn. Normalnym było planowanie ruchu pociągów z niewystarczającą ilością personelu, bo na koniec dnia bilans wskazywał więcej zysku. Teraz to kompletna katastrofa. Do tego dochodzi oświadczenie byłego prezesa zarządu Deutsche Bahn, że do 2023 roku będziemy jeździć autonomicznie, to znaczy bez maszynistów, co jest całkowicie chorym myśleniem.
Działamy na 34 tysiącach kilometrów otwartych torów o szybkim ruchu, o ruchu regionalnym i towarowym. Wszystkie te pociągi musiałyby kursować w systemie w pełni automatycznym. Powiem ostrożnie, to może działać, tylko co jest możliwe technicznie, nie musi mieć sensu ekonomicznego. Na pewno w pełni automatycznie nie pojedziemy w 2023 roku. Mamy w związku zawodowym członków, którzy życie zawodowe zaczęli na parowozie, a na emeryturę przeszli jako maszyniści ICE. My, maszyniści, nie boimy się modernizacji, zmian, uczenia się przez całe życie. Mówimy o 30 tysiącach maszynistów w całym kraju, 22 tysiące szuka sam lider rynku Deutsche Bahn. W ciągu najbliższych 10 lat z powodu wieku musimy zastąpić połowę z nich. I nikt nie wie, w jaki sposób znaleźć następców. Nie zastąpimy brakujących ludzi w pełni zautomatyzowanym pociągiem. Przynajmniej warunki pracy dla naszych członków są teraz lepsze. Wywalczyliśmy jako związek zawodowy, że DB ponownie ma obowiązek mieć w służbie codziennie stałą rezerwę personelu na przypadki nagłego zwolnienia lekarskiego kolegów i koleżanek lub inne nieprzewidziane sytuacje. Jednak wyraźnie to dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na nowych maszynistów. Szefostwo planuje, że w 2020 roku będziemy mieć zapotrzebowanie na nowych x tysięcy pracowników, bo tyle przejdzie na emeryturę. I nagle okaże się, oj, przecież każdy z tych przyszłych emerytów musi dostać jeszcze około pół roku urlopu z powodu skumulowanych na ich koncie urlopowym nadgodzin. Więc opuszczą nas o pół roku wcześniej niż myśleliśmy. I niedobór będzie większy niż przewidziano. Wo wir stehen? Wir sind in Bewegung. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Jeszcze daleko do celu, ale codziennie o jeden krok bliżej, mówi lektor w tym filmie promocyjnym Deutsche Bahn. Werbowanie nowych pracowników to strategiczne zadanie dla przewoźnika. Niestety, brak ludzi to nie wszystko. Dopiero obecny rząd Niemiec głośno mówi o skandalicznym niedofinansowaniu przez ostatnie 20 lat niemieckiej infrastruktury kolejowej. Pozamykano trasy, zlikwidowano bocznice i rozjazdy, lekceważono potrzebę naprawy mostów. Za to odpowiada rząd. W efekcie teraz należy zrobić wszystko naraz. Myślę, że dziś nikt nie ośmieli się potraktować kolei jako nieistotnego środka transportu i będzie udawać, że kolej jest dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na przykład na SUV-a. Coś się zmieniło. Nie ma już problemu poznawczego. Teraz chodzi o konkretne decyzje. Chcemy wiedzieć, że zabezpieczone jest finansowanie i to również w dłuższej perspektywie, że decyzje są podejmowane szybko. Nie ma już problemu wiedzy. Teraz chodzi o realizację wyciągniętych wniosków. Tak jak Kopenhaga lub Amsterdam są dla rowerzystów, Szwajcaria jest dla wszystkich przyjaciół kolei. Istnieją środki, istnieje szeroki konsensus polityczny bez względu na wynik kolejnych wyborów. Pociąg ma zawsze pierwszeństwo przejazdu i oczywiście jest to zauważalne w liczbie pasażerów. I takiego czegoś potrzebujemy również tutaj. Właściwie marzę o tym, że kiedy przyjedzie do nas szwajcarska delegacja, to jako przewodniczący komisji nie będę mieć wrażenia, że pierwszy świat odwiedza trzeci świat. Niestety nie jesteśmy pierwszym światem na kolei. Jesteśmy po tak zwanej reformie kolejowej, po tysiącach kilometrów, które zamknęliśmy, po systematycznie niewystarczającym finansowaniu kolei, po degradacji węzłów kolejowych. Niestety nie mamy infrastruktury odpowiadającej nowoczesnemu, uprzemysłowionemu państwu. Tylko taki przykład. Jeśli poważnie podchodzisz do cyfryzacji, musisz wydać rocznie o 1,5 miliarda euro więcej. Ale niestety tak się nie dzieje. Kłopoty z infrastrukturą kumulują się w momencie, w którym kolej i tak przeżywa renesans. Obciążenie naszej sieci kolejowej dramatycznie wzrosło od czasu reformy kolejowej w 1994 roku, podkreśla prezes Deutsche Bahn. Intensywność użytkowania na torokilometr wzrosła nawet o 50%. Docieramy do granic naszych możliwości. Wzrost prowadzi do wąskich gardeł. Brakuje sprawnych pojazdów szynowych. Tu widzimy, jak chyba zdefektowany pociąg, który ma niby własny napęd, musi być ciągnięty przez dodatkową lokomotywę. Żeby zwiększyć przepustowość szlaków kolejowych, cyfryzacja na stawni wydaje się być pilnym zadaniem. Ale widocznie przy takich projektach modernizacyjnych nie uwzględniono póki co wszystkich ewentualności.
Przykładem jest Hanower. Na początku 2019 roku aż trzykrotnie doszło tam w ciągu zaledwie 5 tygodni do uszkodzeń centralnej nastawni, w efekcie czego ruch pociągów w północnych Niemczech zamarł na wiele godzin. Innego razu w trakcie prac na sąsiedniej ulicy koparka uszkodziła przewód energetyczny. Kiedy indziej rura kanalizacyjna miała pęknąć i zalać piwnicę nastawni. Ale jak to jest? Może spytać neutralny obserwator. Każdy szpital w sytuacji awaryjnej posiada zapasowy generator prądu w postaci agregatu prądotwórczego. A taka ważna nastawnia go nie ma? Rzecznik Deutsche Bahn odparł zawiłym urzędniczym tonem. Był awaryjny generator, ale to nie pomogło początkowo zapobiec awarii technologii. Co to znaczy? Zapomniano kupić paliwa do agregatu? Czy być może był niesprawny, bo nikt nie zrobił mu przeglądu lub go nie naprawił? Może agregat był źle dobrany, był zbyt słaby, albo wbrew logice stał w piwnicy, która akurat była zalana wodą? Na to rzecznik Deutsche Bahn już więcej nie chciał odpowiadać. Więc bez wyjaśnień, 13 stycznia 2019 roku w holu dworca głównego w Hanowerze do punktu informacyjnego ustawiły się dwie długie kolejki podróżnych, którzy albo zadawali mnóstwo pytań, albo prosili o potwierdzenie opóźnienia na formularzu praw pasażera, żeby potem dostać odszkodowanie. Jedynym źródłem informacji przez wiele godzin był głos spikera dzielnie przemawiającego do podróżnych przez głośnik w hali głównej. Akustyka nie była jednak optymalna, więc personel obsługi cierpliwie powtarzał, kiedy wreszcie pociąg ma wjechać i na jaki peron. Cyfrowa tablica informacyjna również powinna być obsługiwana ręcznie. Jeśli można wyświetlić słowo awaria nastawni, to dlaczego nie ma informacji o pociągu? Nic takiego nie było. Tablica informacyjna nie działała, po prostu. Pytanie o techniczną przyczynę również pozostało bez odpowiedzi. Mimo uzasadnionej krytyki, przedstawicielom Deutsche Bahn dwie sprawy leżą na sercu. System ma wiele problemów, ale wciąż jest bezpieczny. Oraz pracownicy Deutsche Bahn nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek problemy w niemieckim kolejnictwie. Przeciwnie, ich zaangażowanie na rzecz podróżnych i firmy jest ogromne. Liczby są przerażające. Luka inwestycyjna w infrastrukturze kolejowej Niemiec wynosi 57 miliardów euro. Według naszej oceny infrastruktura w większości jest przestarzała. Do pewnego stopnia w nastawniach pracujemy dzisiaj w technologii, którą faktycznie należy odstawić do muzeum. Od czasu istnienia naszej spółki koszty utrzymania obiektów infrastruktury niemal się podwoiły z 1 do 2 miliardów euro. Tyle rocznie trzeba wydać, aby utrzymać ją w bezpiecznym, ale również rozsądnie działającym stanie. Zgodnie z zasadami zarządzania przedsiębiorstwem takich kosztów nie można tolerować. Należy po prostu inwestować w nowy sprzęt. Ale w Deutsche Bahn, której infrastrukturę powinien w 100% finansować właściciel, czyli rząd, takie spojrzenie na biznes jest widocznie mało ważne. W porównaniu z poprzednimi rządami cele obecnego rządu federalnego są słuszne, ale nadal brakuje odwagi, by dołożyć niezbędne środki do budżetu centralnego. Musimy wyjść z tego, co nazywamy trybem kryzysowym. Praca w takim trybie, ze względu na stan infrastruktury, w którym każdy z nas musi codziennie ratować kolej dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu, to musi się skończyć. Tego nasi pracownicy dłużej nie wytrzymają. Kryzys nie może być codziennym tematem. Od 1994 roku struktura niemieckiego kolejnictwa wygląda następująco. Narodowy przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn jest w 100% spółką akcyjną państwa. Pod dachem holdingu działają odrębne spółki DB Regio dla ruchu regionalnego oraz DB Cargo dla przewozów towarowych. Muszą one stawiać czoła prywatnej konkurencji. Ruch dalekobieżny nie jest dofinansowany przez rząd, ale utrzymuje faktyczny monopol w rękach DB. Infrastruktura kolejowa, energetyka oraz stacje kolejowe są odrębnymi spółkami w ramach holdingu Deutsche Bahn, które mają działać bezdyskryminacyjnie w stosunku do wszystkich spółek kolejowych, ale mają tak samo jak inne spółki DB generować zysk i dywidendę dla właściciela, czyli państwa.
Infrastrukturę kolejową finansuje w 100% państwo, ale bieżące utrzymanie DB zabezpiecza ze środków własnych, zasilanych o pewną ryczałtową kwotę ustaloną co jakiś czas z rządem. Ostatnio coraz wyraźniej widać, że taki system się nie sprawdza. Przecież skoro państwo i tak musi sfinansować infrastrukturę kolejową, tak samo jak drogową, pomysł generowania zysku przez infrastrukturę kolejową jest czystą fikcją. Prowadzi to m.in. do absurdu, że Deutsche Bahn celowo i nie inwestuje w mosty tak długo, aż nie nadają się już do naprawy. Most jest już nieprzejezdny? Super, przecież w tym przypadku należy wybudować nowy, a to musi w 100% pokryć rząd. Deutsche Bahn oszczędza środki własne, może je inwestować w inne pilne remonty. Coraz głośniej część polityków i związkowców żąda z tego powodu oddzielenia infrastruktury kolejowej od Deutsche Bahn. Jeśli dziś przeznaczymy 3 miliardy euro, a dziś rząd deklaruje, że to będzie nawet 5 miliardów rocznie, a spółka ma osiągnąć 600 lub 800 milionów zysków, to jest to naiwna iluzja, ponieważ więcej środków podatkowych trafia do przedsiębiorstwa niż kiedykolwiek może ono wygenerować. Przy obecnej wiedzy nie ma sensu udawać, że osiągamy zyski. Jest to biznes subsydiowany, a jeśli tak jest, możemy z łatwością, zgodnie z prawem unijnym, przeobrazić infrastrukturę kolejową w niedochodową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w niekomercyjną instytucję użyteczności publicznej. O prawnej formie decyduje właściciel. Musi spełniać jeden warunek – nie ma obowiązku osiągania zysku. Dlatego właśnie prowadzimy kampanię w tym kierunku. Omijamy całą gamę problematycznych obszarów, jeśli możemy bezpośrednio zasilać kasę z podatków. Nie mówimy tu o ponownej nacjonalizacji. Nie mówimy też o oddzielaniu od grupy Deutsche Bahn. Mówimy o tym, że jednostki organizacyjne, które należą do siebie, a mianowicie infrastruktura torowa, stacje i usługi Deutsche Bahn, stacja kolejowa bez toru jest bez znaczenia, a także sieć trakcyjna i sieć stacji benzynowych, te trzy infrastruktury należy połączyć w jedną jednostkę organizacyjną. Wykorzystujemy przy okazji synergię, nie mając już trzech odrębnych zarządów, tylko jeden. Taka jednostka powinna ściśle współpracować z rządem i realizować cele postawione obecnie przez prawie wszystkie partie zgromadzone w parlamencie, w Bundestagu. Obiektywną miarką do przeznaczenia inwestycji powinno być jej utrzymywanie oraz rozbudowa w celu wprowadzenia w całym kraju zintegrowanego taktu rozkładowego, czyli kursowania pociągów co godzinę lub co pół godziny według sztywnego schematu czasowego. Zrezygnować należy z drogich, pojedynczych projektów pokazowych. Minister transportu decyduje o wszystkim na walnym zgromadzeniu Deutsche Bahn. Określa cele rady nadzorczej, ale także zarządu. Nie muszą to być tylko cele dochodowe. Utrzymanie transportu towarowego, jednowagonowego jest ważnym celem polityki transportowej, aby nie generować więcej ciężarówek na drogach. To oznacza, że nie będziesz czerpać z tego żadnych zysków, ale jest to zadanie polityczne, które należy powierzyć Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Poza tym zarząd Deutsche Bahn odpowiada za swoją kulturę przywództwa, ale także za swój personel. Nie pozwolimy na oddzielenie sieci od całej firmy Deutsche Bahn, tak jak to ustaliliśmy z partią CDU w umowie koalicyjnej obecnego rządu. Ale transport szynowy musi mieć najwyższy priorytet w dziedzinie mobilności. Przypominam porozumienie paryskie – zero emisji sektora transportu. Stąd kolej odgrywa kluczową rolę. Dlatego opowiadam się za odłożeniem póki co roszczeń związanych z ruchem drogowym. Ruch szynowy należy stawiać na pierwszym miejscu. Wydaje się, że sprawy niemieckiej infrastruktury kolejowej są obecnie poważnie dyskutowane i znajdą się potrzebne środki finansowe. Niestety to tylko częściowo zmniejsza problemy stojące przed Deutsche Bahn. Powodem jest trudna sytuacja finansowa koncernu. W 1994 roku nastąpiło pełne oddłużenie przewoźnika przez państwo, ale obecnie długi DB sięgają ponownie 20 miliardów euro. Jak to możliwe? Pewne tłumaczenie może dać przykład regionu Wolfsburg-Brunswick.
Tam w 2015 roku Deutsche Bahn Regio przegrał z filią włoskiego przewoźnika Metronom Enno przetarg na wykonywanie usług przewozowych. Co prawda Enno wprowadził głośno chwalone nowe pociągi, oferujące nawet w ruchu regionalnym możliwość rezerwacji miejsca oraz korzystania z darmowego Wi-Fi, ale głównym argumentem przetargowym były niższe koszty oferowanych usług. Dlaczego? Bo spółka Metronom Enno zarządza całym regionem z jednego biura, w sytuacji gdzie Deutsche Bahn posiadał i utrzymywał w regionie aż 5 siedzib. Podczas spotkania komisji parlamentarnej usłyszeliśmy, że w poszczególnych obszarach Deutsche Bahn jest 10 poziomów hierarchii. Myślę, że nie ma tak w żadnej porównywalnej firmie na świecie. Sami dyrektorzy Deutsche Bahn mówią, że czasami mają problemy z właściwą komunikacją przy podejmowaniu decyzji. Myślę, że w takim koncernie, który jest również dostawcą usług, musi być możliwość pewnej elastyczności, pola manewru również na niższych poziomach. Myślę, że obecna struktura tego nie gwarantuje. Uproszczenie struktury organizacyjnej Deutsche Bahn może pomóc w oszczędzaniu, ale nie będzie działać od razu. Z tego powodu część decydentów DB oraz odpowiedzialnych polityków szuka prostszej drogi – sprzedać spółkę córkę Arriva. W 2010 roku DB przejęła Arrivę za około 2 miliardy 800 milionów euro, a następnie intensywnie ją rozszerzała. Podwoiły się obroty i wyniki. Arriva użytkuje obecnie 17 tysięcy autobusów i 1100 pociągów podmiejskich z 53 pracownikami w 14 krajach europejskich. Jednak zwłaszcza inwestorzy finansowi oferują tylko 3 zamiast 4 miliardów euro oczekiwanych przez Deutsche Bahn. W rocznym bilansie grupy DB Arriva po odjęciu zadłużenia w wysokości miliarda euro jest wyceniana na 2,5 miliarda euro. Gdyby więc Arriva została sprzedana zgodnie z warunkami obecnie oferowanymi przez zainteresowane strony, byłaby to sprzedaż poniżej wartości. Rząd kiedyś zdecydował, że koncern DB nie ma prawa zadłużyć się powyżej 20 miliardów euro. Jedną z obecnie rozważanych opcji jest sprzedaż spółki Arriva. W 2010 roku Arriva została kupiona za zgodą rządu federalnego, dzięki czemu Deutsche Bahn ma dobrą pozycję w transporcie miejskim i regionalnym w Europie, zarówno w transporcie kolejowym, jak i autobusowym. Więc jaka jest strategia i koncepcja, gdybyśmy teraz sprzedali spółkę Arriva? Czy nie ma już innego wyjścia? Mam duże wątpliwości. Przez 30, jeśli nie 40 lat w Niemczech prowadzono niewłaściwą politykę komunikacji. Mianowicie promowano transport drogowy, a nie szynowy. Uważam, że właściciel musi również rozważyć, czy pozwoli na zwiększenie długu Deutsche Bahn o miliard więcej, tak jak już to zrobił, na kilka następnych lat, aby po raz kolejny wnieść swój wkład w uzdrowienie tej firmy. Podobnie jak przedstawiciel załogi, wielu fachowców uważa sprzedaż Arrivy za błędne rozwiązanie. Decyzja ma zapaść we wrześniu tego roku. Kolejwizja uważa, że lepszym sposobem na uzdrowienie bilansu Deutsche Bahn może być wprowadzenie spółki DB Schenker na giełdę, ale większość udziałów powinna pozostać w rękach państwa. Podobnie zrobiono przecież w Polsce ze spółką PKP Cargo z dobrym efektem. Die mahnenden Worte von Greta aus Schweden. Należy odważniej potraktować słowa Grety ze Szwecji i dać naszemu światu szansę na przyszłość. W końcu to właśnie możemy zrobić dla klimatu i transportu, ale musimy mądrzej decydować. Dlatego jak trzeba, wychodzimy na ulicę, aby pokazywać politykom i społeczeństwu, że to, co do tej pory zrobiono, nie wystarcza. Trzeba potroić wysiłki. Do tego tematu powrócimy jeszcze w kolejnych wydaniach naszego magazynu.